witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shadow32, to jest kolejny odcinek z Risen 2 Mroczne Wody. Dzisiaj będzie świecić nam po oczach słońce. A, coś mnie goni. Dlaczego nie atakujesz dwóch na raz? Powinieneś. Okej, załatwione. To teraz... Zaczekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. I tak. Coś chciałem. Aha, a propos tej. A propos cieni. Powiem wam, że grafikę naprawdę zmieniają na dużo ładniejszą. Te cienie, ale... FPS-ów zmieniają też. Po prostu... Spada o 5 FPS-ów mniej. A gdzie teraz mam 10 FPS-ów. Co dziękuję bardzo za granie w 5 FPS-ach. Ale powiem wam, że cienie dużo dają. Naprawdę dużo. Na maksymalnych ustawieniach wszystko naprawdę tak gram. Pewnie wygląda dosyć ładnie. Gdybym nie nagrywał, pewnie bym grał na maksymalnych ustawieniach. Ale nagrywam. Ale lubię nagrywać. Fajne, fajne jest tak nagrywać. Sobie. Pogadać, powiedzieć coś ciekawego. Albo i nieciekawego. Fuck! Ej! Dobra. Kolejny guziec załatwiony. Okej. Załatwieni. Tam kolejna zamknięta skrzynia. Tam na stówę jest zamknięta. Kurde, no muszę się nauczyć otwierania zamków i później będę chodził tutaj. I zbierał skrzynie. Mnóstwo jest tych skrzyń zamkniętych. Strasznie jestem wkurzony na to, że się nie nauczyłem tego otwierania zamków. Bo bym się pewnie wzbogacił strasznie. Co druga skrzynia to jest zamknięta. Gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Tutaj. Dobra, weź się tutaj wespnij. Ej, no nie. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Dalej. Jaguar. Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie jest jaguar? Tutaj. Ej.
No chodź tu. No chodź tu, chodź. Jest ubity gnoje. Broń palna jest dobra, ale muszkietu nie zamierzam używać. Wolę taką normalną broń białą, a nie jakieś strzelanie. Ale pistolet jest fajna sprawa. Pistolet ja. O. Żyła złota kolejna. Właśnie to jest w ogóle jakaś inna jeszcze żyła złota. Bo ogólnie to chyba się nazywa żyła rudy. To chyba rud żelaza, nic takiego pewnie nie ma. Ej, gdzie ja idę? Ja zaraz dotrę tam na ten tam drugi kraniec wyspy. Nie, nie, nie. Za bardzo w eksplorację się zapuściłem. Ja muszę iść do zadania. Muszę znaleźć kogoś, kto mnie nauczy otwierania zamku. A później mogę sobie pójść eksplorować. Wtedy to pójdziemy w taki eksplor, że po prostu... że głowa mała. To już na tej mapie wtedy nic nie zostanie. Jakie pudło! Ja wam dam pudło! Ja wam dam pudło, kurde. Dobra. Musimy iść tam. Bo już tak zboczyliśmy z kursu. Chociaż przez cały czas tutaj obok się kręcimy. Idziemy. Tu jeszcze sobie weźmiemy roślinkę. Powiem wam, że dlatego mi się ta gra taka trochę brzydka wydawała, bez tych cieni. Dlatego mi coś nie pasowało. Te cieni nie ma w ogóle. Ciekawa rzecz, że można wyłączyć cienie. Aby zaoszczędzić ten... O kurde. Myślałem, że już zabiję ją. Ej, no wyciągaj ten miecz. Szczerze, to by się w więcej grach przydało. Takie coś jak wyłączenie cieni, aby na słabszych komputerach działało. To naprawdę dobra rzecz. Chociaż podejrzewam, że takie coś jest dosyć trudno zrobić. No dobra, idziemy. O, są te ogniste ptaki. Ale połyskiwość tej wody mamy włączoną. I ładnie tutaj wygląda woda. Ja, otwarta skrzynia! No to teraz to jest po prostu full wypas. O, żabki słychać. Jak uroczo. No dobra.
to co? Tam, tak? Którędy mam iść? A, tam nie, tam nie, tam nie. Tutaj. Witajcie małpki. Jakie pudło! Jaka świątynia tam jest? Kurde, to bardzo chciałbym lepszego kompa, w którym by to zadziałało wszystko ładnie, na maksymalnych ustawieniach, w 60 klatkach, wtedy to by się po prostu wyglądało ładnie, by się fajno grało. Venturo zostawił po sobie ślad. Muszę poszukać takich śladów, jeśli chcę go odnaleźć. Ten znak wskazuje północno-zachodni kierunek. A więc Venturo nie poszedł do świątyni. No dobra. A ja bym na jego miejscu poszedł do świątyni. Chociaż może zamków otwierać nie potrafi. To w takim razie też bym nie poszedł. To się nie opłaca. Venturo zostawił po sobie ślad. Muszę... To co, nie idziemy do świątyni. Idziemy do... Oż ja ci dam. Okej. To co, wybieramy się tą stronę. Chodź tu, ptaszku. Okej. Co, co? Tutaj jest znak. Wskazuje na północ. Jest na północ. Ojojoj, ale oznaczył te znaki. To nieźle poszedł. Coś czuję, że to będzie długa droga. Mówi mi, bym udał się na północny zachód. Czemu się chciało tak ustawiać to wszystko? Jaguar. Jakie pudło są. Spadaj grają. Okej. Załatwione. Muszę sobie coś też kupić do tego, żeby móc skurować. Ah!
Ej, chwila. Tu jest znak, to jest. Teoretycznie już wiem, gdzie poszedł, nie? Chodźcie, małpki. Piszmy i idziemy dalej. Ten znak wskazuje na górę. Skoro tak mówisz. To wskakujemy. Okej. Jeszcze ten wyżej. Znak wskazuje na górę. Wspinamy. Wskazuje na północ. Dobra. Grzybek. O, skarbik. Aj, zamknięte. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś znak? Tutaj gdzieś był ostatni, tak? Może do wodospadu wszedł? Coś jest. Dobra, zobaczmy do wodospadu. Nie, tu nic nie ma. Ojeju, ale tu przycina przy wodospadzie. Okej, już lepiej. Dobra. Widziałem, co się dzieje pod wodą. To co? Idziemy tam na górę do tego. Do tego dziwnego miejsca tam. Tam. Sagakunumi numbi, czy coś takiego znalazłem. Kaposzeku, czego chcesz? Przysłał cię kapitan Wrona? Nie. Nie, ale go szukam. Szeku? Nie ma go tu. Czemu go szukasz? Chcę z nim porozmawiać. Ale może on tego nie chce. Pomyśl o tym, Gucho. Może nawet go tu nie ma. Rozmowa.
Kobiety rozmawiają, mężczyźni działają. Mówisz? A mogę wejść? Dalej! Dżala, dżala! Dobra, czyli mogę. Dobra. Dzień dobry. Spójrz tylko na siebie, piraciku. Nie jesteś jednym z nas. Powiedz mi, piracie, co taki ładny chłopczyk robi w miejscu takim jak to? Nie twoja sprawa. Moją sprawą jest porządek w Shaganumbi, chłopcze. Twoja sprawa stała się moją, kiedy wszedłeś do obozu. Gdzie znajdę wronę? Wyjaśnię ci dwie rzeczy, piracie. Pierwsza to kapitan Wrona. Okaż szacunek. Druga, ja tu zadaję pytania, jasne? Kapitan Wrona przysłał mnie, żebym sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Więc spraw jakiś problem, a rozpruję cię od głowy do krocza, jasne? Fajnie. Muszę porozmawiać z Wroną. Z kapitanem Wroną, chłopcze! Co za bezczelność! Ostatni, który nie okazał szacunku, został przydupasem dzikiego goryla. Zabierz mnie do niego. Sprawdzimy to. Nie poddajesz się łatwo, co? Nadal chcesz widzieć się z kapitanem? Jak najbardziej. Przydaj się na coś, a zastanowię się, czy cię do niego zaprowadzić. No dobra. Do czego są ci potrzebni, Molukasi? Dostarczają nam jedzenie, owoce i tak dalej. Zbierają wszystko, czego tylko szef potrzebuje. Co na przykład? Dary, ofiary, bożki, które znaleźli, złoto z rzeki. Przynoszą je do nas, a my zabieramy je do świątyni ziemi. Czy na pewno wszystko idzie do świątyni ziemi? Dosyć gadania. Jest już szef z Czaką Bakirem. No cóż, być może rzucę okiem na te rzeczy, zanim przejmie je Jim. I weźmiesz dole, tak? W końcu jestem piratem! Wiecie co, ja mam naprawdę radę czytać, co tam pisze, bo oni tutaj gadają tak bez sensu. Do czego potrzebujesz mnie? Miło się patrzy na te kobiety, ale są cholernie powolne. Od dawna nie widzieliśmy ani jednego złotego samorodka. Ktoś powinien nakopać tym zdzirom po tyłkach. Rozumiem twój problem. Poprawka, mój piraciku. To był mój problem. Od teraz jest twój. Nie wiem, jak chcesz je zmusić do pracy. Masz to zrobić! Przynieś mi te rzeczy, a powiem kapitanowi, jakim dobrym piracikiem jesteś. Pomyślę o tym. Mniej myślenia, więcej działania. Skop kilka dup i przynieś mi łup. Powiedz, jak mogę zobaczyć się z kapitanem Wroną? Nie możesz. Wydał rozkaz, żeby zabić każdego, kto zbliży się do świątyni. Każdego? Poza mną i Jimem, rzecz jasna. Pozwól, że zajmę się następną dostawą dla kapitana. Najpierw musisz zobaczyć się ze zbieraczami. Ich zadaniem jest zbieranie wszystkiego, co każe im szef. Potem idź do Kapui i zabierz bożka, którego miała dla mnie zrobić. Gdzie znajdę zbieraczy? To Natsumi i Lin. Są przy rzece. Wyjdź z wioski, miń strażnika Masaru, idź na północ i do rzeki. Dziewczyny zbierają coś w górze rzeki. Dobra. Jasne. Kim jest Kapua?
wiedźmą voodoo. Jej chatka znajduje się obok ołtarza voodoo. Aha. Mam cię. Wszystko jasne powiedziała, nie mam cię. Co wy tu robicie? Ulele, ulele! Piracik ma złoto, tak? Ta ulele! Ta u co? Ta ulele! Jestem Badria. Pirat da Badrii złoto. Badria będzie z nim handlować. Tak postępujemy my, Shaganumbi. Róbmy handel, róbmy ulele! Czym chcesz handlować? Ono pasawi. Nie mam wiele. Dałam prawie wszystko wronie. Nie wiem, czy ją okradać, czy nie. W sumie jestem piratem. Wszystko dla mnie. Czemu dajecie to wronie? Rzeku? Wrona powiedział, że musimy. I robicie wszystko, co on każe? Tak po prostu? Chaka Bakir mówi, że tak ma być. A wszyscy Shaganumbi słuchają się Chaki Bakira. Wszyscy, poza jego córką Chani, jest przeciwko wronie. Dlaczego? 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 Zapytaj Chani. Po co ci złoto? Stopimy monety ku czci przodków, aby chroniło nas ich błogosławieństwo. To coś nowego. Mogę jakoś pomóc? Musimy zebrać ofiary. Kanadik tu! Kana co? To jakiś przydupas Shaganumbi? Nie, nie! Ofiary dla Kanadiktu. Z ludzi z wioski. Chodzi ci o dostawy dla wrony? Nie wiesz, co to Kanadiktu, prawda? Nie. Pokażę ci, ale tylko wtedy, gdy zbierzesz ofiary. Świetnie. Zbiorę ofiary na to wasze kana coś tam. Kanadiktu. Na zdrowie. Zrobisz to? Chichita wonga, piracie. No dobra. Powiedz proszę, czym jest to całe Kanadiktu? To coś bardzo ładnego. Spodoba ci się. Ta, jasne. Pokażę ci Kanadiktu, jak już przyniesiesz mi ofiary. Nie wcześniej. No dobra. Kto w wiosce musi złożyć ofiarę? Chani, córka Chaki Bakira. Ani, no tak. Nakutu, największy wojownik Shaganumbich. Nakutu, rozumiem. Oraz stary Tonka Ranapiri, a także Samir. Chwileczkę, Samir? Strażnik bram świątyni naszych przodków. Jeśli tak, chcesz to rozegrać, siostrzyczko? Ci, wykonasz dobrą pracę. Tak, a ty tymczasem będziesz siedzieć na swoim Shaganumbim tyłku. Rzeku? Nieważne, poradzę sobie. Ta łąga Kanadiktu jest coraz większa. Coraz bliżej, a nie. Coraz większa. Ulele! A, czyli handlować, okej. Eliksir złodzieja. Biegło się rzucało przez trwania 30 sekund. Ciekawa sprawa. Ej, w sumie weźmy taki jeden. Celność. Ostrza. Ciekawe. Czaszka małpy. Co oni tu mają? Serce jaguara, oko, ucho, kość, pióro. I nefryt. Masz twardego kokosa, pasuje? O, mamy pochodnie. Co tu możemy jej sprzedać? Szpony, odnóża, rubin, samorodek, srebrny talerz. O. Dobra, koniec. Dziwnie tu gadają.
Bardzo dziwnie. Kapo! Ono Hamila Gucho! Co? Jestem Tonką Nakutu. Bakir wybrał mnie, bym sprawował opiekę nad Shaganumbi. Jesteś od Wrony? Ze Świątyni Ziemi? W takim razie jesteś przyjacielem. Tak. Nie przysłał mnie Wrona. Jestem tu z własnej woli. Jesteś piratem, nie niebieskim płaszczem. O ile przynosisz nam złoto, a nie wojnę, zapraszamy. Ilu ludzi ma Wrona w Świątyni Ziemi? Nie jesteś od Wrony. Dlaczego mam ci to mówić? Byłoby głupotą, gdybyś tam poszedł. Są tam Tonkowie Ra. Zaatakują cię bez mrugnięcia okiem. Atakują wszystkich, czy tylko mnie? Puszczają pirata Jima z dostawami, ale ciebie zabiją. Co dostarcza Jim? Ono palawer, Gucho. Palawer? Bezsensowna gadka. A ono? Nic. Rozumiem. Nie ma co gadać po próżnicy. Teraz pojąłeś. Przemiłe miejsce. Co muszę wiedzieć o waszej wiosce? Świątynia przodków to temat tabu. Tylko Kiki i Chaka Bakir mogą wejść. Jeśli chcesz walczyć, zaczekaj, aż Tonka będzie gotów, by stanąć przeciw tobie. To się tu często zdarza? Tonkowie nie znają bólu. Jeśli chcesz się tego nauczyć, pokażę ci. O. Możesz rozmawiać i handlować z kobietami. Ale uważaj, nic poza tym. Nic, Gucho. Okej, chyba rozumiem, o co ci chodzi. A to jakieś rytuały chcą za mną robić, jakieś rytuały, to mogę? Masz tu coś dla Badrii? Czemu pytasz, Gucho? Bo mnie tu przysłała. Mam zebrać dla niej dobra ofiarne. Czemu to robi? Ty też idziesz do Kanadiktu? Nie wiem nawet, co znaczy Kanadiktu. Nie wiesz? Ale zbierasz rzeczy dla Badrii? Po prostu ufam ludziom. Dostaniesz więc to, czego szukasz. Proszę, obrazek plamisty. Okej. Z czego mnie możesz nauczyć? Możesz mi pokazać jakieś ruchy? Jakie ruchy? Rany cięte. Lepiej znosić obrażenia. Weźmy Muszę to. Wiedzieć, jak radzić sobie z ranami ciętymi. Tchórzliwy Gucho. Blizny są chwałą wojownika. Prawdziwy wojownik musi umieć znieść ból. Jeśli rana nie jest śmiertelna, możesz zapomnieć o bólu. Aha, spoko. Dobrze wiedzieć. Oa, Gucho, odważnyś, skoro stanąłeś przed Kiki i Shaganumbi. A może nikt cię nie ostrzegł? Przed czym? Zdajesz się na łaskę wiedźm. Ja? Nie uważam, żebym zasłużył na klątwę. Podejdź, a przekonamy się, czy to prawda. Ejże, uważaj. Czy możesz nauczyć mnie wudu? Prosisz o wielki i mroczny dar. Uczymy się tego od samych przodków. To zakazane sekrety. Jeśli cię tego nauczę, grozi mi ich zemsta. Aha, nie szkodziło zapytać. Dopóki przodkowie uśmiechają się do ciebie, nie zdradzę ci naszych sekretów. Ale no... Dobra, teraz... Jeśli ktoś nie czytał, to radzę wam czytać, bo teraz wytłumaczę. Ona mówi, że uśmiechają się do mnie, a tam pisze, póki patrzą, no pisało coś zupełnie odwrotnego, że póki mnie nie lubią, muszą mnie polubić, a ta powiedziała, że póki mnie lubią, no, zupełnie inny sens. Kto to gadał? Po prostu nie wiem.
Slik czeka na tego bożka dla Wrony. Niecierpliwy Guczo nie może zostać ukończony bez najważniejszego składnika – serca. Jakiegoż? Ale chyba nie chcesz wziąć mojego, co? Nierozumny Guczo to lalka. Jaki byłby pożytek z prawdziwego serca? Aha. Do serca i ducha potrzebny jest magiczny kamień nefrytowy. Hikoko może pokazać, gdzie jest. Ale jeśli stanie się jej krzywda, dostanie się i tobie. No. A co jeśli dam ci po prostu nefrytowy kamień? O nie, piracie. Tylko czysty nefryt. Inaczej moc przepadnie. Nie, nie. Będę ją ochraniał. Nie ma problemu. Ta łąga, piracie. Nie zapomnij. Nikomu nie mów o sekrecie. Jasne. Ona palawa, piracie. Nic nie mów. Otacza cię ciemność. Nie? Przed tobą wielkie niebezpieczeństwo. Krew i śmierć. Czyli jak zwykle. No dokładnie. Nie bój się. Mam coś, co ci pomoże. Zwierzęcy amulet przodków. Bardzo mocny. Przynosi szczęście. O, chętnie wezmę. Szczęście przydałoby mi się. Tak, pomoże ci. Szczurze ogony przynoszą szczęście. Szczurze ogony? Powiedziałaś szczurze ogony? Szczur przynosi szczęście, nie wiesz? Muszę znaleźć trochę nefrytu. Pomożesz? Ci. Znam drogę, ale nie umiem walczyć. Na szczęście ja umiem. Gdzie idziemy? Do jaskini, w drodze do świątyni ziemi. Uda nam się przejść bez kłopotów? Musimy uważać. Droga przed tobą jest niebezpieczna. Poradzę sobie. Możemy więc ruszać. Zaraz pójdziemy. Ach, jasne. To nawet śmierdzi jak szczur. Zobaczmy. Amulet. Mój już chyba lepszy. Oha, piracie. Jestem Ranapiri, Tonka Shaganumbi. Szukam mojego brata. Brata? Brata Tonki. Ma na imię Dahana. Zaczekaj. Wiem, gdzie on jest. On żyje? Idź do Hani, córki Bakira, i jej dopowiedz. Boję się o niego, piracie. Badria wciąż potrzebuje ofiary dla tego swojego... Kanadiktu? No. Tak. Ona cię to przysłała? Zgadza się. W takim razie dam ci te przedmioty. Proszę. Nadal jeszcze jest coś, czego nie rozumiem. Słucham cię, Guczo. Ojeju, ale tutaj... Dobra. Kim jest Bakir? To nasz wódz. Musisz zwracać się do niego, używając tytułu pełnionej przezeń funkcji. To Chaka Bakir. Aha. Czym jest Świątynia Ziemi? To pradawna budowla, położona na południe stąd. Tam właśnie stacjonuje Wrona i jego ludzie. Czym jest Świątynia Przodków? To nasza świątynia. Znajduje się na końcu wioski. Tylko członkowie plemienia mogą do niej wchodzić. Kim są Tonkowie? To wojownicy plemienia Shaganumbi. Kim są Kiki? To kapłanki wudu. Z łatwością je poznasz. Kim są Tufasi? To młodzi wojownicy. Pełnią rolę myśliwych, póki nie okażą się godni bycia Tonkami. Kim są Muleke?
To kobiety, które nie stały się Kiki. Zajmują się handlem i zbieractwem. Kim są Muleke? To kobiety, które... To już było. Dzięki. Teraz już wszystko rozumiem. Ci. Masz sprzęt do polowania? Poszukaj Kapui. Ona da ci to, czego potrzebujesz. Da mi też broń? Ha! Żaden Gucho nie dostanie od nas broni. Jestem dobry jak każdy Tonka. Udowodnij to, jakie bestie dotąd zabiłeś. Było ich sporo. Idź i walcz. Zabij groźną bestię. Nie obawiaj się. Zabiję dla ciebie bestię. Więc zaczekam. Gdzie mam zacząć? W górę rzeki. To będzie dobre miejsce na początek. Ale strzeż się. Kryje się w niej wiele niebezpieczeństw. Bądź ostrożny. Inaczej pożre cię rzeczna bestia. Chyba, że ja upoluję ją pierwszy. Okej, dobra. Trochę to skomplikowane wszystko. Na aktu. I nie za dużo tu was trochę. Dziwne mają imienie. O! Chani. Dobra, z nią porozmawiamy chyba następnym razem. Coś. Czy tutaj chyba jeszcze jakiś gościu był? Porozmawiajmy. Jim. Ty wyglądasz jakbyś miał rum. Masz rum? Masz szczęście. Jeden łyk. Tak jest. O, jesteś bohaterem! Jesteśmy teraz jak bracia! Wiesz, ci Indianie nigdy nie próbowali rumu! Wyobrażasz to sobie? Dobra. Widzicie to? Siebie! I ja chcę? Jeśli chcesz poznać sztuczki, daj mi złoto, albo sam je sobie wezmę. Daj tego. Otwieranie zamków. Yes! Otwieranie zamków. Coś kombinujesz. Zamki mają wewnątrz zapadki. Im ich jest więcej, tym lepszy zamek. Musisz otwierać je po kolei. Nawalisz, a będziesz musiał zaczynać od nowa. I od nowa. Najlepiej trzymaj się tych łatwych. Przynajmniej dopóki nie nabierzesz wprawy. Tak. Udało się. Genialny jestem. Koniec. Dobra, więc wreszcie udało nam się nauczyć otwierania zamków. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku tutaj porobimy dalej rzeczy chyba dla nich. Coś tam szczani pogadamy. W ogóle. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.